Cześć, czołem, znowu za kierownicą Krzychu jesteś. No, jestem. Ja ogólnie jestem w dość ciekawej okolicy, bo teraz już jestem kawał za Radomiem i tak dalej. Byłem tutaj pozałatwiać swoje tam tematy, co tam miałem do ogarnięcia. Mniejsza co, ale miałem do pozałatwiania. Ważne, że pomyślnie. A teraz, skoro nadarza się taka okazja, bo ogólnie jestem bardzo blisko Nortraka, którego nie wiem, czy kojarzycie, co niektórzy na pewno kojarzą z YouTube'a Nortraka. Ja przynajmniej go oglądałem zanim jeszcze, znaczy jak ja też zaczynałem nagrywać, to Nortrak już też tam ładnie działał. Co prawda potem tam jakoś to pod względem filmów na YouTubie stanęło, ale coś tam jeszcze cały czas dodaje. W każdym razie znamy się już, no też trochę tego czasu, no mieszkamy bardzo daleko od siebie. No i jak tutaj mam taką okazję, że no byłem praktycznie 40 km od niego, no to mówię, nie wjechać na kawę. No to no nie ma takiej opcji, trzeba wjechać, więc no jadę właśnie do Norberta, już mam niedaleko, więc widzimy się na miejscu. Dojeżdżamy. Gdzież to tutaj jest? Chyba wiem, już coś poznaję po... A jest! No jak! Kurde! Siema! Siema! Siema, siema! Wyjeżdżasz ty czy ktoś? Wyjeżdżam tutaj po sobie samochód dziadkowi. Aha, dobra, tu się cofam. Teraz robimy obejście po Włościach. Będzie jeden z najbardziej kojarzonych, chyba i najmniejszych właśnie Fergusonów. Oczywiście po robocie ubrudzony musi być, wiadomo. No jest, no jeździ teraz z kapuchą. No niestety stoi do nas tyłkiem. Jest, ale jest ładny, mi się bardzo podoba. Kuźwa, jest tak zgrabny. Nie, on jest bardzo zwrotny, nie? To jest 3 cylindry. No. Jest zwrotny, to jest niesamowicie. Jak był nawet u mnie właśnie Jarek Ogarek, to stwierdził, że jest niesamowicie zwrotny. Jest fajny, kuźwa. Taki malutki. 3 cylindry z turbiną, tak? Czyli bez turbiny? Z turbiną. Tak. No jedynym mankamentem to pewnie zauważyłeś już są opony. Są trochę za wąskie z przodu. No. Porównaj, bo z tyłu mam najszersze. No. A z przodu zostały standardy. Nie wiem, ktoś się gdzieś tam pomylił. Aha. Chcieliśmy najszersze, bo do uprawy, do ciężkich prac. Mhm. Trochę by one były szersze, by było, lepiej. No. Ale też wiadomo, one są dobre. Nie pękają, nie ma kapci, no to tak wymieniać dobre opony. Tak nie bardzo, nie? A to aż tak nie zwiększy, no trochę by było lepiej, ale wiadomo, że to nie jest, no nie wiadomo co. Trąbki miałeś? Kiedy dokładałeś? Bo nie widziałem, żebyś miał. Trąbki to ci powiem chyba w 14 roku, albo w 13. To nawet nie zauważyłem, że masz trąbki. Bo... oglądałem właśnie filmy na YouTubie, chyba u Słomka najbardziej. No a ja miał te trąby. Tę wakacyjną przygodę, trąby tam na tych. I tak mówię, a to kupimy trąbki. No i tata podłączył. I tak zostało. Fajno. A fajny dodatek. No, bajera fajna. Pasują kolorami, nie? O! Jest, to był też bardziej taty pomysł. Trąbka włącza się w ten sposób, jak w korupkach, nie? No. Tylko, że jest bezpiecznik zrobiony przy lampce. Dobrze. Jest taki sposób. Ty masz... Nie chcieliśmy tutaj podłączać pod klakson, żeby były oba w razie co, bo ten jest strasznie głosny. No, nieraz niepotrzebny. Tak, nieraz niepotrzeba, nie? I żeby zostały... Ale jest syf straszny. Jak robi, to wiadomo, że jest syf. Proste, nie? Nie było czasu go ogarnąć. To robi, nie? No. Wiadomo, nie będzie wyglądał jak w salonie, nie? Odciągniki też nie są kompletne wszystkie, bo... Bo po co, jak na niepotrzebne, nie? To powiem ci, że nawet do transportu to ja wszystkie ściągam. Tylko, że teraz było sporo oblodzenia, jak jechaliśmy z kapustą, to pod most nie mogliśmy wyjechać. I za drugim razem już założyliśmy chociaż trochę, nie? No. Jestem strasznym
mnie bardzo oczekuje, jak ta opona bardzo tak klęka, no. I śmieję się tak czasami, że ja potrafię do orki założyć wszystkie obciążniki. No. Potem jest uprawa, to ściągam wszystkie, no. Sieję bez obciążników i tego samego dnia będę jechał orać znowu, to ja zakładam znowu obciążniki. Ja potrafię być aż tak do tego. Bo brakuje, byłby tu, to po prostu byś opuścił i no. Tyle, nie? A tak to. Jest tych plastrów trochę, no 450 kg jest. No to na taki ciągnik to już jest sporo, nie? To jak na przodzie i też jak siejesz, to po co ma ci tak ugniatać jeszcze jak jest tak wąskie koło, nie? No, też tym bardziej wciska, nie? Jakby była większa powierzchnia, też się inaczej na tak, to schodzi. Tak, potem widzisz, bo jak zasiejesz, to jest taki, no, jest taki dołek, no niestety. Chociaż myślę, że to się zmieni za niedługo, jakiś agregacik krótki udało się, żeby się zrobić. Bo no, samym siewnikiem, nie? Tak, tak, bo pożyczałem od znajomych taki, bo ja mam 3-metrowy siewnik, no, no i pod ścieżki mi pasuje. No. Pożyczałem ten, co były wałki, łapy i znowu wał, no. Pakera. No to podniósł, ale to było tak już koniec, nie? No. To już więcej pole bym nie pojechał, szkoda by mi to było. I pasuje zrobić taki agregat, żeby były same łapy i wał. Krótki. Krótki, no, tak. No, 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 no. Będziesz sam robił, czy? Jesteś artysta, malarz też, lemkelno odpierdzieliłeś ładnie, to... No na tak jest, tylko czasu nie ma, no. Czasu, ale może się zrobić. No punkt to ci wyszedł jak z fabryki, na czym muszę obejrzeć, ale... A jest, jest. No, no, no. Ale kurde, to co na snapie widziałem, to mnie jest laleczka jak... Fajny zestawik do orki. Tak, też tak, tak. No i też w planach fajnie by było zrobić tutaj tłumik poprowadzić. Bo jest, do... chciałem go na słupku. Aha, no, no. Bo trochę ta widoczność, no i tak, no nie pasuje mi to. No i jego minus jest taki, że on się trzęsie. Kumnik. Tak, on się trzęsie. Już spawaliśmy mu raz mocowanie, nie? O. Bo się urwał cały. Będziesz masz minusa do traktorzysty. Tak, tak, tak. Oto. Tutaj robiliśmy na własną, tata robi na własną rękę mocowanie do słupka kabiny, no. Żeby on się mniej... Nie, drżał. Tak. Tylko, że wtedy tak kabina drżała, że się nie dało utrzymać. Aż w końcu ten pręt się urwał, który sobie. Aha. I tak to się skończyło. No, prawie 360 ma zrobione światełka, nie? No, tu na boki się... prawie. Tak. Po jednej lampie jeszcze z tyłu i by było. Tutaj była jeszcze jedna? No. 360 byłoby. No u nas nie ma dużo do roboty. Teraz praktycznie, odkąd ja trochę więcej w polu robię, no to tak więcej on jeździ. No, no, no. No teraz mnie... w sumie maszyny się do niego dokupiło, bo w tamtym roku kupiliśmy Grubera. No, też widziałem, widziałem. I pług. Pług jest. No. Tutaj wcześniej był Bomber. No, lepiej nie będę o nim mówił. To była masakra. Chcesz może za foto zrobić, czy nie? No. Tak do orki. No i tak potem zaorałem, mówię, no już się został. Potem nie chciało. Już mechaniczne wszystko, nie? Tak. Tak tata chciał, bo proste. W sumie Fergusona miał być case. Aha, no. Pojechaliśmy na Kielce. No. I przeszliśmy się do stoiska Fergusona i tata go zobaczył. No i tak chodziliśmy co chwilę, tata siadł chyba do niego 3 razy. Mi też się spodobał, no i już się tak... Bierzemy. Już, tak, i tak było, że żeśmy go wzięli. W sumie, jak się zepsuje, to nie z elektrykiem, tylko no samemu można coś poprawić, tak, że nie, no, mi trochę brakuje, nie? Na przykład bym... I rewers. Rewers jak rewers, ale myślę o dołożeniu EHM. Aha, a bo ty masz, a tu normalnie wszystko. Tak. No, myślę no, o dołożeniu no, no, EHM, no. Nie? Fajne to było, bo właśnie u... tego pewnie nie będziesz dawał, bo to jeszcze u Mateusza nie wyszedł film. U Mateusza dałem jako wadę umiejscowienie tych wajów, bo ja bym wolał, żeby tu był podnośnik, bo tu jest bardziej pod rękę z podłokietnika, nie? A tu no. Hydraulikę. Że tu ma hydraulika, bo ja hydrauliki mniej używam, podnośnika więcej. A podnośnik to trochę ręka tam. No, nie bardzo. Chcesz trzymać praktycznie, nie masz czym oprzeć tak, sobie. Tak, no. To mnie trochę denerwuje, nie? Co będzie w filmie, co tam? Mateusz tylko ma wyłączność na ciebie? Od kiedy? Nie, to chyba się nie obrazi, jeżeli to ogląda. Nie, no fajnie, nie? No wtedy jak go braliśmy, to był aż za, nie? Za duży na nas. A teraz aż za mały, powoli. Nie, aż tak za mały to nie, ale po prostu maszyny pod niego tak zmieniamy już, że... No, wiadomo, jak się kupi ciągnik, to jeszcze musi być wykorzystany, tak. Nie?
No z tym pługiem to już też ma co robić, czy z gruberem. No z gruberem to... Można 5 łap, nie? Gruberem? Tak. No i ja po fasoli, mamy fasolę, bezorkowo sobie lecę. Po fasoli. No to ma co robić, ma co robić. To już jednak jest opór, no. Pożyczałem od znajomego Agromasza właśnie. No to sobie super radził, tylko że on miał już starte trochę elementy robocze. No to super sobie radził, no to kupimy takiego samego. A tutaj właśnie, jak będę od Grubera, zamówiłem sobie elementy robocze z Lemkena. One są dużo... szerzej biorą po prostu każdy element. No i dochodzi ten opór, no on ma trochę ciężej, nie? No i widzisz, ten trumnik jakby był na słupku. No widać, że fajnie by było. Jeszcze jakby zrobił go w jakimś fajnym, jakiś przelot. No, jakiś... trzy cylindry tam. By była połowa dźwięku tego, co u ciebie. No. Ile on jedzie w maksie? 40. No to już jest bajka, kurde, jak już 40 no leci, to... Właśnie on bardzo dużo z końmi nim jeździmy, nie? A to z końmi jedziesz na wystawy? Czy? Do Ogiera. Aha, no. Do Ogiera tam, no... W sumie to nie wiem ile, 15 km może, to teraz mieliśmy, wcześniej mieliśmy trochę więcej, nie? No to nim jeździmy zazwyczaj, to już się fajnie leci, nie? Jest fajnie, to miejsce do pasażera, to tak, już jest, gdzie go musi brać. Tak, już jest super. To już jest luks. Dobra, nie wiem, wprowadzasz, czy coś będzie ci potrzebne, nie wiem. Szkoda paliwa. Samo dodać wszystko. Tak. No. I wiesz co, pistoletu nie miałem dobrego. Ale ładnie ci wyszedł, nie ma co mówić. Nie, już bardziej cieszy okoń wtedy, jak był zardzewiały całkiem, nie? Ja też miałem opala jako 140. Cztery korpusy, nie? Aha. No. To wszystko fajnie, tylko w naszym w Tatoro, za którym razem jakby też był na kołkowym zabezpieczeniu. Jak kamień chwyciło, to na obrotnicy pęk, jakbyś nożem odciął. Tak, puch się został, wieżyczka pojechała dalej z ciągnikiem, nie? No ten jest też 3 plus 1, nie? Tu mogę dołożyć w razie, jakby tam kiedyś za 100 lat jakiś ciągnik większy był. To mogę dołożyć. Oj, te wąskie kółeczka, co się topiło na mokrym, a? Tak, w tym roku, ten rok zauważyłem. Fajnie jest z tym, że to kółko jest tak jak w swoim agromaszu. Że... transportowe. Też na motyla go składam. No. I wiem, że może to niektórych bawić, że trójkę, po co tak robić na 3 skrzydła? Ale Ferguson mój jest krótki też. No. I jednak jak jadę po tych dołkach, górkach, tam nie każda droga do pola jest asfaltowa, nie? Mhm. Jak wezmę sobie na tym kółku, no to ile jest lżej temu ciągnikowi? Pewnie, że tak. Wiem, ja tak samo, trochę, znaczy trochę, no musisz wyjść, nie? Musisz tam przełożyć koło, tu musisz zabezpieczyć. Tutaj musisz odbezpieczyć, tak. Tak, no więc chwilę jest z zachodu, ale z drugiej strony podnośnik nie dostaje po dupie, ja też jak gdzieś jadę i dalej. I wygodnie jest w sumie w ciągniku samym jechać, bo jak masz, ja mam ciągnik krótki, no jest 3-cylindrowy, jak jedziesz nim i masz właśnie, no on jest tak, no, też na styk do tego ciągnika, bo powiedzmy tu są jeszcze przedpuszki, których teraz odjąłem, bo jak korałem tutaj za dołem, są cięższe ziemie, te przedpuszki no nie dały rady z tą ziemią, to z tymi przedpuszkami on trochę waży i jednak do tych 3 cylindrów on jest, no, on jest spory, no, do tego Fergusona, ale daje dzielnie radę z nim. Musi iść, tak. Nie ma wyjścia. Tak, też mam właśnie kołkowe tu i oryginalne są jeszcze te kołki, bo jak kiedyś na słupku granicznym przewadziłem, rok temu przewadziłem, to no to trochęśmy się pomęczyli z tatą, żeby wybić tego kołka, bo niesamowicie, chyba 1,5 godziny się zrobili. No i wszystkie sposoby podgrzewaliśmy to, tamto, w końcu chyba rozwierciliśmy to, nie pamiętam. No i a w momencie... Musimy mieć dobrze wybijanie? Młotem udarowym. A. Jak masz, żeby gdzie wybić, to bić młotem udarowym. Podgrzać sobie jeszcze i młot udarowy i ci wyjdzie, naprawdę. Widziałeś. Bo meta miałem odkąd mam Fergusona, no to był 9 lat, bo już go nie ma, sprzedałem, to powiem ci, że przez wszystkie lata żadna, no nic się nie urwało. Wszystko się trzymało na kołku, Ferguson stanął, po prostu mógł zgasnąć,
On nic. Wow. Zawadziłeś korzenia. Ja go potem trochę traktowałem już, jak miałem już ten puch, to Bometa trochę inaczej traktowałem. Miałem tam trochę ugorów, to... To widzę też na snapie, jak tam ogarniałeś te rzeczy. Trochę fundamenty były tylko... I powiem ci, że tak, Ferguson nie dawał rady, a Bomet dawał radę. No. Czyli był wytrzymały. Tak, był wytrzymały niesamowicie. I się tak zastanawialiśmy, śruby patrzyliśmy, no powinny się zerwać, no bo patrzyliśmy tam po ich numerach, no powinny. Nie chciały, no i koniec. Utwardzony, może były bardziej. Nie wiem o co w tym chodziło, nie wiem o co w tym chodziło. Niektórzy narzekają, że tam co chwila im śruby idą. Mówię, no, takich że rzeczy. Za duży ciągnik. Tak, ewidentnie. Tak. No mówię. Dziwnie, nie? O, i tutaj też twój nowy zakup zeszłoroczny. Tak, no na zakup, który bardzo długo czekałem, bo no, miał być na przed żniwami. A okazało się, że przyszedł tak późno po żniwach, że zrobiłem aby hektar ścierniska nim i po fasoli bezorkową aby zrobiłem. No i tyle, i tak stoi, nie? Po prostu nawet nie wykorzystałem go dobrze, nawet nie ustawiłem go dobrze. Fakt, że już tutaj będę musiał albo odesłać na gwarancji to zrobić, albo samemu. Mianowicie ten talerz... Mianowicie ten talerz... Jakbyś tak spojrzał, to on chyba tak trochę źle jest, nie? No tak dziwnie patrzy chyba, czy on mi się... On powinien iść tak. Aha, ej, no bo... Hej, rzeczywiście. Dali mi dwa talerze, bo on powinien być dwa talerze po prostu prawe. No, nie dali lewego. Tak, nie dali no, lewego. No, i rzeczywiście. Ja tak po prostu pierwszy raz jak zapiąłem, potem już go całkiem odjąłem, on jest teraz tutaj przypięty do magazynu. Żeby się nie zgubił. Dużo z tym talerzem nie pojeździłem, bo tak pojeździłem chwilę i mówię, o co tu chodzi, nie? Czego on tak, bo on tutaj mi taką bruzdę robił, mówię, o co tu chodzi? No i potem myśmy się dopatrzyli, że to ten, potem go odjąłem. Rzeczywiście, no. Ale to też dużo roboty, nie, bo tutaj uciąć. Obrócić, przyspawać, dobry spaw. I tu twoje równiny. Tak, no trochę błoto, chyba że chcesz zobaczyć jakie mamy dziwne ziemie. Dawaj, jestem w roboczych, to mogę jeździć. Jakbym był w Adidasach, to bym się nie skusił, ale... Po tym śniegu. Ale nie wiem, kiedy przyjadę drugi raz, to... czy w ogóle? To są tak zwane ługi przez miejscowych. Pas ziemi, który jest ciężki do uprawy, a też nie oddaje tej uprawy w plonie aż tak, jakby się chciało. Nie? Aha. No ale to na suszę tu nie narzekasz. Chyba narzekasz. Czyli jak wszyscy. Czyli jak wszyscy. Jest. Są koniki. Też ile masz koni w sumie? To jest 2 i tam jest 3. 5. Piątka jest. Fajnie, ładne. No tata jest pasjonatem. Tak, pasjonatem, no. Też masz, to jest kuc, tak? No, kuc, Asiara jeździ na kucu. Ja się mam, często jest na vlogu, jak go przeprowadzasz. No, chyba że kucza trochę, nie? Niekiedy. Znaczy wiesz, no musi mieć miejsce, gdzie polatać, wiadomo jak to zwierzę, nie? A ona jest taka, że wszędzie by chciała wejść, wszystkiego ugryźć, wszystko zepsuć, tam, że... Tam, gdzie wy jesteście, to też byś tak, by chciała... Tak. Więc no nieraz sobie przeszkadza, ale wiadomo, to jest zwierzę, nie? Pewnie. Więc to się tam nie ma co dziwić. Jest, chyba na tym się polska gospodarka dorobiła. Tak. No, pierwszym czynnikiem była 55, ale była za duża do tuneli i w ogóle była za duża i kupili 30. A. Dziadek kupił. To już jest ładnych pokoleń. Teraz jesteś trzecim, tak, który pracuje na niej. Tak. Jest sprzęt. No, nie, niezawodna. Już by chciała remontu, no ale... Wiemy jakie są teraz te części. A. Ciężko, nie? Tak. Do Ursusa to po prostu. I tak, no nie zabieramy się za to też, bo ją by dobił trochę sad, bo mamy 2,5 hektara sadu i pryskanie w sadzie by ją dobiło, ale na szczęście 60 mam i ona ją wyręczyła. Bo 60 jak kupiliśmy Fergusona, to chyba 4 lata, 3 lata stała w garażu, nawet nie odpalana. No nie była, no odpalana to może była, ale no nie używana. Nie używana, no. A teraz więc widzimy właśnie opryskiwać nieraz jakieś tam właśnie do wykaszania w tych sadach? Tak, nie? Do wykaszania. No i w tym roku myślę dojdzie, już ten opryskiwacz pożegnamy, dojdzie inny opryskiwacz, to właśnie myślę nad większym, nie do 30, do 60 właśnie. Taką 600? Tak.
Bo nie chcę ciąganego, bo nie na kawał, no też właśnie, u mnie do warzyw też nie, do kapusty źle jest, do tych wszystkich. U mnie jest ten sam właśnie problem, że jak no, kawałki są po prostu ciągany, no nie nadaje się po prostu, bo jest więcej męczarni by było, jak w tym roku sobie posiałem tym siewnikiem ciąganym za gramaszu. No. To już mi się wszelakie oglądałem ciągane właśnie maszyny zbrzydły już do końca całkiem, że nie, tylko zawieszane w moim przypadku, nie. A żeś raucha odpierdzielił. Jest na gotowość zrobiony? Nie. Nie jest na gotowo zrobiony, bo jak widzisz jest, brakło mi farby już. No, ale tam nadstawki. Wewnątrz to tam, ale z zewnątrz co, to jest... Do wewnątrz to kupię po prostu spraya, bo jest podkład zrobiony, tak jak wszędzie powinien być podkład. No, i dopiero lakier. I tak, i tam sprayem trochę od środka, no i trzeba przyłapać te, bo widzisz tu jest szczelina. Mhm. Trzeba przyłapać, po prostu tak założyliśmy do garażu, schowaliśmy, bo już czasu brakło nam, nie? Ale jest ładnie. I jest. No powiem ci, że jestem w szoku, bo no ten rozsiewacz około 40 lat ma, tak, pi razy drzwi, no. A przykładnie nie ma nic luzu. Naprawdę, nie wiem ile on mógł przepracować. Niemiec pod kocem trzymał. Czy dbał, nie wiem o co chodzi. No nie ma luzu, tak jak miałem Lejka, no to tam to lepiej nie mówić, nie? A ten naprawdę jest fajny. I zapinałem go do Fergusona. Ferguson se z nim śmigał, tylko że do Fergusona był taki minus, że tu jest ta wajcha do otwierania. No i szyba. I szyba. I sypiesz nawóz, to no, trochę tych pyłków jest, no to najlepiej zamknąć się, no ale to do końca musisz szybę otworzyć i zamknąć rozsiewacz. No i to się kłóci ze sobą. Najlepiej była hydraulika, ale mówię, to jest do tego ciągnika i do 60 ewentualnie, ale bardziej do 30 to jest. Siłowniczek nieduży, dwa co, węże. Właśnie tutaj idzie, to łatwo założyć, tam widziałem parę przerobek, to idzie łatwo założyć. Kawałek blachy, żeby pewnie to dosztukować i tak jak my w Sifmie dorobiliśmy podawanie siatki, bo miałem na sznurek, nie? Musi pociągnąć sznurek, dopiero podaje siatka, my to zrobiliśmy na siłowni hydraulicznej, jest wszystko fajne, elegancko, że z tym też jest plus. Fajno. Pozwiedzane. Czekaj, tu nie wieje. Pozwiedzaliśmy, w sumie nie wiem, czy będzie jeszcze okazja. Znaczy, jak ruszą targi i wrócimy tak do normalności, to jak ja będę w Kielcach, to ja tu jeszcze wpadnę, bo teraz nie odpuszczę już wtedy takiej okazji. Tak samo ciebie, jak będziesz w Kielcach, to oczywiście zapraszam. Ej, co, pozwiedzaliście razem ze mną, wpadajcie do Nortraka na kanał i go tam może też zmotywujcie na jakieś vlogi, bo szkoda, żeby się taki kanał zmarnował, bo miał bardzo fajne zapędy. Więc, o, gdzieś się trzeba się do działania kopnąć trochę. Kopniak będzie chyba. No. Zobaczymy. Tak, więc tu macie jakiś poprzedni film, tak żeby Norberta nie zasłonić. Tutaj subskrybujka. Wstawię jeszcze może do Norberta subskrypcję, chyba można. Jak tak, to przekierowanie na kanał. I do następnego. Na razie i cześć. Siema.